Pierwsze dwa. Szyderczy skrót filmu o walce z bezdusznym systemem, któremu przeciwstawić się może tylko on. Urok Keanu Reevesa. A teraz weźmiemy pigułkę od nieznajomego typa. No! God, please, no! Gdzieś w maszynie losującej policjanci osaczają Trinity, która pokazuje im, do ilu potrafi liczyć. Gdy pod hotel zajeżdżają garniturki i agent Smith wyśmiewa miejscową pałę, że jego ludzie już dawno nie żyją. Żrąc tyle pączków dziennie? To było do przewidzenia. Podczas gdy Stefan próbuje zakuć jej wypolerowane dupsko, ale lateksowa księżniczka nastawia mu łokieć w kierunku południa i sprzedaje kozaka na cyce w najbardziej zwolnionym tempie, jakie było wtedy dostępne. Wolniejszy był tylko internet. Po zdjęciu pozostałych pachołów za pomocą niezbędnych sprintów po ścianach i rozciągnięciu pieroga rusza w kierunku kolejnego wyjścia, brykając lepiej niż Mario, aż w końcu daje nura prosto na klatkę schodową. W tym stroju równie dobrze mogłoby się wszędzie ślizgać jak pingwiny z Madagaskaru. Garniturek najwyraźniej trafił ryjem w ścianę, więc niuńka zbiega na dół, znajdując budkę telefoniczną, naprzeciwko której agent Smoothie wchodzi na ręcznym i grzecznie czeka. Dla niewtajemniczonych gówniaków budka telefoniczna to był kiedyś taki telefon domowy na kartę. A telefon domowy Trinity dobiega pierwszej i w ostatniej chwili wychodzi z Matrixa, zanim ciężarówka w nią uderza. Po czym faceci w czerni na luzie stwierdzają, że ich konfident i tak dał im już imię kolejnego celu. Neo. A wiedzieliście, że Neo to anagram imienia Noe? Już nie mogę się doczekać sceny z potopem. Tymczasem Domek Anderson odsypia w swoim chlewie nocne hakowanie na Intel Pentium, gdy nagle jakaś ciotka powoli pisze mu na ekranie, że Matrix go więzi i ma podążać za białym króliczkiem. I tak mniej dziwne niż to, co ciotki wstawiają na Facebooka. Po czym przed drzwiami pojawia się grupa rejwerów, którym wręcza tajemniczą dyskietkę z nielegalną zawartością. Dobrze wiemy, że to Windows 9.5. I Neo z początku zlewa ich zaproszenie na melanż, ale gdy laska w kołnierzu ze złomowiska odsłania białego króliczka, od razu zmienia zdanie. Całe szczęście, że stanęła do niego tą stroną. Na imprezie zrobionej z potu i lateksu podchodzi do niego Trinity, którą kojarzy z głośnego hakerskiego włamania do amerykańskiej skarbówki. Jeśli taka dupa jest hakerką, to wiem, że oglądam science fiction. I gdy Neo pyta, jakim cudem włamała mu się do MS-DOS-a i dlaczego tak wolno pisze, odpowiada wymijająco, że Noe jest w niebezpieczeństwie i sprawdzając jego higienę uszu szepcze, że dobrze wie, dlaczego jest przegrywem siedzącym całymi dniami przed komputerem. On też szuka odpowiedzi na to, czym jest Matrix. I nagle budzi się rano. No ale zaliczył z nią chociaż jakieś miętolenie suta? Takich wątków się nie pomija. Tomek po raz kolejny spóźnia się do swojej korpo nory i podczas gdy jeszcze bracia wachowcy myją okna, dostaje korpo reprymendę od korpo króla, po czym siedząc w swojej celi dostaje przesyłkę od Mariusza, który ostrzega go przed agentami i instruuje, jak ma przemykać swoim kaczym krokiem między boksami, ale gdy dostaje polecenie, żeby wejść na dach po rusztowanie i upuszcza swoją Nokię, zabijając pewnie na dole jakieś 40 osób i pozostawiając krater, mięknie mu faja i na oczach Trinity zostaje zabrane przez garniturki. Wszystko przez to, że nie znał powiedzenia poszklanie i narusztowanie. W pokoju przesłuchań agent Smurf wyciąga skoroszyt, wyczytując, że Neo prowadzi podwójne życie. Jedno jako korpo gówno, a drugie jako haker łamiący wszystkie dostępne przestępstwa. Po czym oferuje mu oczyszczenie kartoteki w zamian za pomoc w dorwaniu Morfeusza, którego uważają za terrorystę. Na co on żąda prawa do telefonu, zamiast którego dostaje mordoklejkę. No tak, bo pączków już na pewno nie ma. Po czym kładą go na biurko z rozpiętą koszulą i wpuszczają mu pluskwę, którą jego brzuszek wciąga niczym ostatnią nitkę spaghetti. Budzi się przerażony w swojej piwnicy i znowu dzwoni Mariusz, który uprzedza, że na pewno są podsłuchiwani, więc będzie się streszczać. Streszczanie się, gdy telefon jest na podsłuchu, chyba niewiele zmieni, ale fajnie, że się starasz. Po czym tłumaczy, że Neo jest wybrańcem, którego szukał przez całe życie, pytając, czy nadal chce się spotkać. Oj, ktoś tu się zakochał!
i przekazuje mu, pod którym mostem ma czekać, więc gdy tylko się tam zjawia na miejscu, oczywiście nie pojawiają się agenci, bo podsłuchując ich rozmowy oglądali jednocześnie strażnika Teksasu i jakoś tak. Ale zgarnia go ekipa na dzień dobry, celując w mordę i każąc okazać suty, a gdy tego natychmiast nie robi, Blonda skaże mu wracać pieszo, ale Trinity przekonuje, że szedł już tą drogą. Tutaj też go podglądałaś? I gdy jednak zostaje, królowa lateksu wyciąga dojarkę samochodową i przysysa się do jego pępunia, wyciągając krewetkę. A on jest w szoku, bo myślał, że to był tylko sen. Nie tylko ty zdałeś sobie rano sprawę, że coś nie było tylko snem. Dostarczają go do pokoju Mariusza i zostawiają ich sam na sam. Gdzie Morfina pyta, czy wierzy w przeznaczenie i jaki ma znak zodiaku. Mówiąc, że wie, że przez całe życie czuje coś, czego nie potrafi wyjaśnić. Zaraz, czy on sugeruje, że jest gej? A, o to chodzi. Tłumaczy, że Matrix jest wszędzie wokół nas. Gdy włączasz telewizor, idziesz do pracy, płacisz podatki. Czyli Matrix jest jak Jezus Chrystus. Wszędzie, a zarazem nigdzie. Twierdzi, że Matrixa nie można komuś wytłumaczyć, a jedynie pokazać, więc oferuje mu dwa żelki, niebieskiego i czerwonego. Jeśli wybierze niebieskiego, obudzi się w łóżku i uwierzy w co zechce, a jeśli weźmie czerwonego, Mariusz pokaże mu, jak głęboko sięga jego nora. Czy tam królicza. Decyduje się na czerwonego żelka, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że oba smakują tak samo. I to jest największe kłamstwo ludzkiego życia. Po czym przechodzą do pokoju obok, gdzie reszta ekipy czeka już ze sprzętem na wierzchu. Ach, ten film to pole minowe seksualnych aluzji. Mariusz wyjaśnia, że czerwony żelek pomoże namierzyć go w realnym świecie, a Neo bawi się płynnym lustrem, patrząc, jak po palcach rozchodzi mu się srebrny glut, jakby zrobił właśnie palcówkę żeńskiej wersji T-1000. I gdy zdobywają w końcu jego lokalizację, Neo budzi się w jakimś pisuarze otoczonym kiślem. Mogło być gorzej, zawsze mógł się obudzić dzisiaj w Polsce. Po wyciągnięciu pistoletu od instrybutora rozgląda się po okolicy, zauważając dookoła całe wieże z pisuarami innych ludzi, a po chwili zjawia się maszyna, która odkręca mu wtyczkę i zostaje spuszczony do ścieków. Niczym w automacie z pluszakami zostaje wciągnięty na pokład statku, gdzie zajmuje się nim cała ekipa. Jest osłabiony, a jego mięśnie zanikły, więc robią mu akupunkturę i stawiają pasjansa. Wow, to było głębsze niż sadzawka, w której utopiłem ojca. Po lekkim tuningu i odświeżeniu stylu na bardziej śmieciowy, Noe już chce przetestować swoją nową dziurkę, ale nagle wparowuje Marian, mówiąc, że tak naprawdę jest rok około 2199. Jednak nie wiedzą dokładnie, bo przez moment nie było prądu i na kuchence do tej pory miga 12, także... Po czym zaprasza go na pokład i przedstawia załogę. This is APOC. Switch. And Cypher. Trinity sadza go na fotel dentystyczny z najgorszych koszmarów, a Morfina uprzedza, że może poczuć się trochę dziwnie i wsadza mu bolca. Po czym trafiają do programu ładującego, gdzie Mariusz za pomocą reklamy przed i po pokazuje mu, jak wygląda świat w symulacji Matrixa, a jak wygląda naprawdę. Wyjaśniając, że ludzkość stworzyła sztuczną inteligencję, która zrodziła rasę maszyn na początku XXI wieku. I to ludzie zasłonili niebo, przekonani, że odetną maszynom źródło energii słonecznej, ale zamiast niej zaczęły wykorzystywać ludzi jako baterie, hodując ich całe pasieki. Nie wiem, jak miałoby to działać, bo sama obecność ludzi zabiera mi energię, a nawet chęć do życia. Neo nie chce w to wierzyć i każe się wypuścić, dostając ataku paniki i puszczając bełta. Gdzie on wcześniej dostał lody pistacjowe? Gdy odzyskuje przytomność, Mateusz przynudza, że wyrocznia przepowiedziała nadejście wybrańca, który uwolni ludzkość, no i Smerfeusz upierdolił sobie, że chodzi o Neo, którego później odwiedza Tank i przynudza z kolei o Syjonie, ostatnim ludzkim mieście przy jądrach Ziemi. Po czym olewając wszystkie szkolenia BHP, od razu przechodzi do sztuk walki. I Neo uczy się jiu-jitsu tak jak gracze Mortal Kombat uczą się walczyć w prawdziwym życiu, czyli wcale. A gdy wydaje mu się, że odblokował już wszystkie kombosy... I know kung fu. Show me.
przenoszą się na matę, gdzie Morfeo jak zawsze służy ekspozycją, mówiąc, że panują tu takie same zasady jak w Matrixie, ale podobnie jak nie do końca sztywna pała, mogą zostać nagięte. Rozpoczynają jedną z najlepszych walk w historii kina, a ja z każdym kolejnym genialnym ujęciem popuszczam w majty. Ha! Ha! You think that's air you're breathing in this place? W końcu Smerfeusz przekonuje Noe, że jest szybszy niż myśli i jego łapy zamieniają się w wirniki Peptipoptera, dosięgając prawie twarzy. Ach, szkoda, że ma za krótką rękę. Po czym Mateusz każe załadować program skakania. Będą grać w deluxe jumping? Pan filozof zaleca uwolnić swój umysł i bez problemu przeskakuje na drugą wieżę World Trade... Na drugą wieżę? Ale Neo ląduje ryjem na asfalcie, odkrywając, że obrażenia przenoszą się do rzeczywistości. A Mondrala dorzuca, że jeśli umysł umrze, to ciało też. Co? A wiedziałeś, że... No. Później łysy Mesjasz objaśnia Neo, że agenci w każdej chwili mogą przejąć któregokolwiek z ludzi będących częścią systemu, a więc każdy z nich jest potencjalnym wrogiem. Czyli słusznie wszystkich nienawidzę? Super! Gdy dalej ciągnie, że ludzie są tak uzależnieni od systemu, że będą go za wszelką cenę bronić, Noe zauważa Blondie w czerwonej sukience, a gdy Mateusz każe mu się odwrócić, agent Smith celuje mu już prosto w ryj, więc każe zatrzymać program. A ja znam aplikację pewnej znanej marki, które zatrzymują się bez żadnej komendy. I właśnie na jednej montuję ten odcinek. Na pocieszenie dodaje, że każdy, kto walczył z agentami, zdechł, ale jest przekonany na 50%, że Neo odniesie sukces. Albo zginie w męczarniach. Jedno z dwóch. Gdy Neo pyta, czy będzie mógł uchylać się od pocisków, Morpheus cieszy szparę między zębami, że tak, ale jeszcze nie w tej scenie. Po czym nagle dostają cynę, że za stawkiem podążają mątwy, więc sadzają sukę w kącie i zamykają mordy, a kałamarnica znika. Też nie przepadam za owocami morza. Nieco później przebiegły mały whistle po cichaczu schodzi do Matrixa i wpierdala wirtualnego Stake'a, dobijając deala ze Smithem, że wyda mu Morfeusza, posiadającego kody dostępu do głównego serwera Syjonu, w zamian za podpięcie go z powrotem do Matrixa i zrobienie z niego nadzianego aktora czy coś. Przecież po samej bródce było widać, że ich zdradzi. Podczas przepisznego śniadanka z przemielonej sraczki nagle wbija Orfeusz, ogłaszając, że zabiera Neo do wyroczni. Ostatniego medium mówiącego ludziom, jak mają żyć, zanim pojawiły się social media. Gdy są już w Matrixie i do niej jadą, Neo pyta Trinity, czy kiedyś już u niej była i... Bardzo ciekawe. Odpowiada, że owszem, ale... nieważne. Neo wchodzi sam, czekając z innymi kandydatami o wyjątkowych zdolnościach, takich jak żonglowanie klockami czy wyginanie łyżek. Z takim zapleczem agenci zostaną rozdeptani jak robaki. Mały mnich wymądrza się, żeby Neo nie próbował zgiąć łyżki, bo to niemożliwe, ale zamiast tego uświadomił sobie, że nie ma żadnej łyżki. No jak kurwa nie ma, jak przecież widzę! Kup sobie okulary, pajacu! Ten fragment był sponsorowany przez zwierzęta z sekcji komentarzy w internecie. Noe zostaje zawezwany i okazuje się, że wyrocznią jest stara, poczciwa torba piecząca właśnie ciasteczka, która uprzedza go, żeby nie martwił się zbitym wazonem, który dopiero zbija. Skąd ona miała dostęp do scenariusza? Po sprawdzeniu jego uzębienia i przepitych oczu stwierdza, że nie jest wybrańcem. Ale za to będzie musiał podjąć decyzję, który z nich zginie, on czy Smerfeusz. No i dostaje ciastko. To wynagradza wszystko. Gdy wracają do hotelu, Noe zauważa zgliczowanego kota i gdy wspomina, że miała przed chwilą déjà vu, reszta od razu przeczuwa najgorsze. Sieć telefoniczna zostaje odcięta, a gdy Mouse podbiega do okna, okazuje się, że jest zamurowany, więc łapie za giwery. Ale zostaje podziurawiony przez oddział policji jak ser szwajcarski i umiera. Jesteś pierwszą myszą, której mi szkoda. Reszta dyskretnie schodzi między ścianami, ale ta łysa szmata oczywiście kicha, zdradzając ich pozycję i zaczyna się strzelanina. A po chwili policjanta przejmuje Smith i próbuje wyciągnąć Neo, ale Morfeusz na niego wskakuje, a tamci zjeżdżają na dół.
Mariusz mimo najlepszych chęci i efektów specjalnych dostaje łomot i zostaje pojmany, podczas gdy pierwsza z Matrixa ucieka ta łysa menda, która atakuje tanka od tyłu i smaży Dozera. Kogoś mi przypominasz? Sygnał w słuchawce się urywa, po chwili Trinity słyszy surfera, który zaczyna jęczeć, że ma już dosyć takiej wolności, a Morfeusz wciska im bzdury, po czym odłącza Apoka i Switch umierających na oczach Trinity i Neo, którego Whistle też ma już odłączyć, twierdząc, że skoro jest wybrańcem, to musi wydarzyć się cud, żeby tego nie zrobił. I jak na zawołanie, tak właśnie się dzieje. Karma, łysa pało. Agent Smoothie and Company torturują Smurfeusza, próbując złamać jego umysł i zdobyć kody dostępu, podczas gdy tamci wracają do Nabuchodonozora i tank jest gotowy odłączyć ich senseja, żeby chronić Syjon. Ale Neo jest nagle przekonany, że ten film potrzebuje jeszcze kilku zajebistych scen akcji. Trinity nalega, że idzie razem z nimi, wpadają do wirtualnej zbrojowni zaopatrzyć się w niezbędne armaty, podczas gdy garniturek filozofuje, że ludzie nie są ssakami, a zachowują się bardziej jak wirus, wyczerpując wszystkie zasoby i przenosząc się w kolejne miejsce. Ciekawa teoria. A moim zdaniem ty jesteś głupi. Tymczasem w lobby Trinity i Neo wbijają na pełnej kierwie, dziurawiąc niewinnych cieciów i zaliczając kolejną scenę akcji. Tak kultową, że chyba bardziej się już nie da. I odjeżdżają kablem windy, detonując bombę na dole i uruchamiając prysznic. Może to ostudzi wasze absurdalne teorie. Na dachu spuszczają solidny wpertol pozostałym policjantom, ale jednego z nich przejmuje agent, który jest szybszy od pocisków. Jednak Neo potrafi korzystać z efektów specjalnych, które nie zostały jeszcze wynalezione i spowalnia czas, dając się tylko drasnąć. A Trinity strzela typowi w łeb. Miło z jej strony, że postawiła na seksowny strój, a nie jakiś pancerz czy coś, co miałoby sens. Wsiadają do Peptipoptera i podlatują pod okno, a Neo bez namysłu grzeje z obrotowej armaty, nie martwiąc się, że trafi Smurfeusza, który stawia prawie kloca, uwalniając się z kajdanek i spotykają się w powietrzu, odlatując. Przeżyliście kiedyś bardziej emocjonującą drugą randkę niż oni? Smoothie przedziurawia beczkę z oranżadą, więc Trinity odstawia delikatnie balast i leci w ku zagładzie, ale Neo łapie za linę i wciąga ją do siebie, gdy greenskin za nią eksploduje. Dostają się do telefonu w metrze i pierwszy wychodzi Morfeusz, a wszystko widzi jakiś żul już, przez którego Smith ich namierza i go przejmuje. Fuj. I gdy dzielą ich sekundy od bezpiecznej ucieczki, Trinity uznaje, że to idealny moment na rozmowę. A może ona też współpracuje z agentami? W ostatniej chwili wychodzi, unikając strzału i oczywiście zostawia Neo samego z agentem, przed którym jednak nie ucieka i staje do walki. Wow, ja już dawno byłbym w pociągu. Zaczyna się kolejna urywająca dupę walka. Najpierw na pistolety, a później na piruety. I nawet gdy Neo dostaje potężnego strzała w splot słoneczny, pluje tylko krwią i wstaje, strzepując tylko kurz spod pach i zapraszając do dalszej części pojedynku. No, mogłeś się wcześniej umyć, ale i tak nieźle. Po chwili jednak Elrond konkretnie obija mu nery i chce zostawić przed nadjeżdżającym pociągiem, ale Keanu robi hop i zostawia tam jego. Jednak po chwili wraca bydlak i jeb. Na statku tymczasem wyskakuje alert o zbliżających się mątwach, które dogonią ich już za kilka minut. Więc Mariusz każe przygotować elektromagnetyczne wyładowanie, którego nie mogą jednak użyć, dopóki Neo jest podłączony. No to podłączcie go do jakiegoś powerbanka czy coś. Noe kradnie telefon statyście i kontaktuje się z tankiem, który przekazuje mu, gdzie jest najbliższe wyjście. Ale gdzie się nie pojawi, ludzie mają nagle twarz Smitha, zupełnie jak po rozstaniu. A gdy wbiega do pokoju z telefonem, już tam czeka i dziurawi mu bęben, zabijając go. Podczas gdy statek penetrują mątwy, ale Trinity wciska szybkie anuluj, wyznając mu miłość i całując go. A gdy jego mózg uświadamia sobie, że w grę wchodzi bolsowanie, od razu ożywa. On jest prawiczkiem. Potężniejszy niż kiedykolwiek, lecącym pociskom, tak jak narkotykom, po prostu mówi nie. I widzi prawdziwe oblicze Matrixa, jakieś ściekające zielone krzaczki. A gdy Smith próbuje walki wręcz, radzi sobie z nim jedną ręką, zupełnie jak w swojej kajucie na statku. Po czym jeszcze popisuje się lekcjami baletu i z rozbiegu wskakuje w Smitha, dając mu bardzo niefajną wysypkę, w końcu rozsadzając go na kawałki kodu, na widok czego pozostali agenci do menadżera zadań. Mariusz, nie mając już wyjścia, uruchamia elektromagnetyczną falę, która unieszkodliwia mątwy,
A Neo w ostatniej chwili wraca i całuje swoją świnię. Ciekawe, czy będzie z nim chodzić. Jakiś czas później odgraża się przez telefon Matrixowi, żeby lepiej uważał, bo zaczął tu dużą zmianę, która doprowadzi do świata bez kontroli i granic. Po czym zakłada swoje okularki i odlatuje na Nimbusie. Świat bez kontroli i granic dla naszego tatałaństwa? Powodzenia. Przed wami szyderczy skrót filmu o wybrańcu, który musi zdecydować, kogo uratuje: seksowną niuńkę w lateksie czy bandę spoconych brudasów. A teraz zamieszkamy w jądrze. No, God, please, no! Gdzieś w cyfrowym zegarze analogowym ekipa cieciów kończy cieciować, gdy nagle przylatuje Trinity na swojej motorynce z trotylu, rozkraczając się jako ginekologa, po czym zdejmuje kask, oczywiście mając pod spodem przyciemniane okulary, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w nocy wyjdzie słońce, i oklepuje niewinnych strażników, robiąc wszystkie niezbędne szpagaty oraz rozgwiazdy, po czym wylatuje z budynku, spadając co najmniej 3 sequele, aż dostaje strzała i potrąca samochód, a Neo się wybudza. A, czyli to był tylko sen głównego bohatera, tego jeszcze nie widziałem. Po czym ekipa Smerfeusza dociera na kryzysowe spotkanie prowadzone przez kobietę, której imię macie trzymać z dala od swojego zasmarkanego ryja, bo inaczej liść na mordę i wulgaryzmy, która wyciąga wypisy od geodety, oświadczając, że maszyny kopią dziurę do Ozjonu i dotrą tam w ciągu 3 dni, więc komandor nakazał powrót wszystkich statków do jądra. Ale Smerfeusz święcie wierząc swojej wróżce, namawia resztę, żeby złamać rozkaz i zostawić jeden statek na wypadek nowej wiadomości od wyroczni, gdy na górze pojawia się 3 agentów. Tamci na dole pozadeptują się do tych budek telefonicznych, których wikary rozkłada sam jak kanapy z Ikei, po czym mocą pierda zaginającego asfalt odlatuje w przestworza, zamieniając się w odrzutowiec i chodzi po kolędzie, zaglądając do wyroczni. Zdejmij te okulary, to może coś zobaczysz. Po czym geniusze z salonu Apple'a otwierają furtkę Nabuchozordonowi do Zionu, gdzie Noe i Trinity lecą w ślimaka, ale gdy motłoch osacza wybrańca, traktując go jak wybrańca, niuńka od razu się zawija, zostawiając go samego. A przyjdź tylko później posiedzieć na ptysiu. A nowy operator Link ma na chacie dramę, bo podobno za rzadko wraca do swojej pupci, która jest siostrą Tanka i Dozera z pierwszej części. Pamiętacie ich? Ja też nie. Więc wyjaśnia jej, że może i Morfeusz jest obłąkany, ale wierzy w niego tak, jak jej bracia w niego wierzyli. I przypomnij, jak skończyli? Po czym morfolog przemawia do spoconych brudasów, ostrzegając, że nadciągają maszyny, na co wszyscy aż przekazują sobie znak pokoju. Ale Wodzirej, wspomagany choreografią Just Five, nakręca ich, że po 100 latach walki nadal tu są, więc czas pokazać tym wibratorom, jak się tańczy. Zaraz, co? I po upuszczeniu niewidzialnego mikrofonu zaczyna się jumpreza, podczas której Neo i Trinity bolcują się, że aż miło, aż nabrałem ochoty na egzystencjonalną dyskusję. A tymczasem w Matrixie 2 typów ucieka przed agentami, mając ze sobą wiadomość od wyroczni, którą typ numer 1 wkłada sobie za pazuchę i wychodzi z nią do prawdziwego świata. On może, bo zapomniał, że to tak nie działa. Po czym zjawia się Smyf, który zginął na końcu pierwszej części, ale już mu lepiej, i przejmuje Bane'a, też wychodząc nim z Matrixa. Tylko 2 przypadki zmieniające zasady świata, nic ważnego. A później Neo strada, znowu nie mogąc spać, wpada na Hamana, z którym opowiadają sobie o swoich nawykach dotyczących spania. W końcu coś interesującego. Po czym schodzą do maszynowni, gdzie stary pierdziel zauważa, że te maszyny o nich dbają i ludzie mają nad nimi kontrolę, a tych złych maszyn nie kontrolują i tak średnio o nich dbają. Możesz nie zaśmiecać ekranu? Dziękuję. A później Noe dostaje wiadomość od wyroczni, więc zaczynają się do niej zbierać. Ta wiadomość brzmiała: przyjedźcie. Gdy przejęty Bane już ma zasztyletować wybrańca, ale wszyscy się odwracają, więc nie może już nic zrobić poza życzeniem mu powodzenia, bo przecież Smyf nie będzie ryzykował czyimś życiem, pomijając Neo, którego chciał właśnie zamordować. Po czym Noe wjeżdża do Matrixa na jakiś bazar, gdzie spotyka azjatyckiego Johna Lennona, który przedstawia się jako Serafin. Może jeszcze Mariusz Serafin? Wiedząc, że szuka wyroczni, więc z góry przeprasza i zaczyna klepaninę, po której tłumaczy, że musiał się upewnić, że jest wybrańcem, a w walce naprawdę poznaje się człowieka. To prawda, ja na przykład poznałem, że reżyserzy nie wiedzieli, jak uzasadnić tę scenę. A później przechodzą drzwiami na zaplecze do wyroczni, którą wikary pyta, jak może jej ufać, skoro też jest programem, na co odpowiada, że sam musi zdecydować, czy jest jego koleżanką, czy wrogiem. Jak zawsze konkrety. Po czym wchodzą w kolejne
chuja warte dywagacje, ustalając, że Neo powinien dostać się do źródła przy pomocy klucznika więzionego przez Francuza o imieniu Jean-Jean Jellyfont. Czy tam Merovin? A gdy Neo wspomina o swoim śnie z Trinity, pytając dlaczego nie widzi, czy na końcu umiera, czy nie, wróżbitka odpowiada, że to dlatego, bo sam musi zdecydować o jej losie, mimo że już zdecydował. Czy to na pewno nie jest jakaś przypadkowa baba spizgana w środku dnia? Po czym Mariusz Serafin daje znać, że już czas na kolejną scenę akcji, więc się zwijają, a sekundę później zjawia się Smith, który miał zostać usunięty, ale stwierdził, że na to szczaj, jest teraz wolny tak samo jak Neo. Tak po prostu? Musi mieć zajebiście silną wolę. Jednak film nadal potrzebuje złola, więc teraz sapie się do wybrańca, że przez niego stracił cel, przywołując swoje klony, których przybywa więcej i więcej. Bo im więcej, tym więcej. Więc Wikary zalicza z nimi wszystkie dostępne kombinacje kopane, szpagatowane, latane, przytulane, tańczone i striptizowane, przypominając sobie nagle, że umie latać i opuszcza Smithlandię, którą zastał sklonowaną, a zostawił skrępowaną. A tymczasem Rada Zionu, ciekawa co tam u niego, każe wysłać dwa statki i na ochotnika zgłasza się Niobe, która uzasadnia to swojemu Fagasowi cytatem Morfeusza, że jedne rzeczy się zmieniają, a inne nie. Oprócz używania cytatów, warto robić to też w kontekście, który ma sens, ale dobra, 3 z plusem. Po czym trójca odwiedza Francuzera, który zaczyna kolejną interesującą dyskusję o niczym, podsyłając blondynie kawałek ciasta o zmodyfikowanym kodzie, powodującym u niej wystrzał kiślu albo awarię odbytu, nie doprecyzowali. Ale Croissantoyad odmawia im wydania klucznika, więc wsiadają z powrotem do windy i dyskutują, po czym przed drzwiami pojawia się nagle Persefona. Wyprzedziła ich schodami, czy stali przez 15 minut w nieruchomej windzie, która oczywiście zabiera ich do sracza, narzekając, że ma już dość swojego Fagasa i tych jego nadętych mądrości. Masz na myśli ten film, prawda? Po czym obiecuje, że zaprowadzi ich do klucznika, pod warunkiem, że Neo ją pocałuje, bo ewidentnie widać, że on i Trinity za sobą szaleją. Po ich przyciemnianych okularach, braku dotyku i kamiennych twarzach? Wszystkie kobiety za mną szaleją. Więc Keanu Jeffs tak ją całuje, że aż zalewa jej piwnicę i pupcia prowadzi ich na salony, zabijając jednego z przydupasów męża i każąc drugiemu powiadomić o tym Francuzera, bo zbliża się czas na kolejną scenę kopaną, więc... A później schodzą do piwnicy, gdzie klucznik sobie klucznikuje w swoim sweatshopie, po czym wpadają na Jelly Papon, który każe białym laskom go złapać, więc powoli schodzą do piwnicy jako dwa gile. Chcą go obrzucić ziemniakami? A Morfeusz i Trinity oczywiście zostawiają Neo samego, który na dzień dobry zatrzymuje wszystkie pociski w locie, więc zaczynają go okładać ręcznie. Bo skoro broń palna nie zadziałała, to ręce i nogi muszą. I w ruch idą wszystkie widły, łyżki i widelce dostępne na planie, aż Noe dobija ostatniego typa pogrzebaczem, ale gdy biegnie za croissantem i otwiera po nim drzwi, okazuje się, że wyjechał w góry. Pomyliłeś plany zdjęciowe, głąbie. A koledzy biegną na parking, gdzie doganiają ich blondasy i gdy jeden zaklinowuje się w futrynie, drugi zaczyna wymachiwać brzytwą. O nie, nie nałożyli wcześniej pianki, ich skóra będzie podrażniona. Po czym ekipa ładuje się do kadilakowatego jeepa, a gdy Noe próbuje do nich dobiec, znowu się spóźnia i trafia w góry, ale Link daje mu namiary na funfli, którzy są od niego jedyne 800 km stąd, więc z mocą Jezusa Chrystusa. Wikary wystrzeliwuje w ich kierunku, gdy Morfeusz dostaje cynę od Linka, że ich wyjście jest na drugim końcu miasta, bo czas na scenę akcji na autostradzie, gdzie doganiają ich bracia Jak wyciągną puzony, to już po zawodach. Z początku dziurawiąc i wykolejając inne samochody, ale to nudne, więc jeden przelatuje do Cadillaca, gdzie walka jest tak wygodna jak bolcowanie i smagają się pasami. Dobrze, że wyjęli wcześniej zagłówek z siedzenia Morfeusza, bo... Gdy doganiają ich agenci, jeden wskakuje im na maskę, z jakiegoś powodu miażdżąc poprzedni samochód jak puszkę po Pepsi. Ile waży ten program? Pewnie ze 3 terabajty. Ale Trinity daje po heblach i gościu spada, a Białas musi się ewakuować, po czym Smerfeusz przecina furę pierdolców i wysadza ich automatem, gdy Niuńka zeskakuje na tira z motocyklami i sadza na jednym swoje opięte dupsko, odpalając go kluczem kluczera i odjeżdżając. Dobra, chcę z nią kopulować. Ale na 3 sekundy agent zajeżdża im drogę, więc oczywiście zawraca na bąku i leci pod prąd, a Smerfeusz akrobata wyciąga w locie klucznika, gdy Niuńka zjeżdża z autostrady. Będę czekał na smarowany kiślem. Ale dwa agenty przejmują tiry i lecą na czołowe, na szczęście gdy robią boom, w idealnym momencie
momencie dolatuje Neo i ratuje kolegów. Po czym pan Kluczyk opowiada o drzwiach w pewnym budynku, za którymi kryje się źródło, a wie o tym, bo wie, więc morda psy. I ustalają plan wysadzania elektrowni i dezaktywacji zapasowego zasilania budynku, żeby uniknąć alarmu, ale nic nie idzie zgodnie z ich planem i dwie ekipy giną przez maszyny. A do tego chłopaków nachodzi smy w wersji multiplayer, więc oczywiście wszystko im się idealnie udaje. Bo jeśli czegoś naprawdę chcesz, to tak napiszesz scenariusz. Poza tym, że pan Kluczyk zdycha, no ale to było oczywiste, więc Neo bierze od niego ostatni klucz i wbija do źródła, spotykając jakiegoś brodatego pierdziela. Ej, to nie on założył KFC? Który wyjaśnia, że to już 6. edycja Matrixa, a Neo jest 6. anomalią, bo jako architekt nie potrafił jej wyeliminować. A teraz ma zamiar po raz 6. zniszczyć Zion, po czym wybraniec będzie musiał wybrać 16 samic i 7 samców do jego odbudowy. Póki co nic to nie ma sensu, kontynuuj. A jeśli tego nie zrobi, nastąpi straszliwa awaria Matrixa i wszyscy podłączeni ludzie zginą, a że zniszczy też Zion, wyginie cała ludzkość. O nie, kto wtedy będzie zostawiał bezwartościowe komentarze w internecie? Po czym dodaje, że jego niuńka mimo próśb wlazła do Matrixa i właśnie ma obijanego pysia, więc może wybrać drzwi do źródła i odbudować później Zion, albo wrócić do swojej niuńki, przez co zginie cała ludzkość, więc oczywiście wybiera te drzwi. Gdyby była brzydka, ludzkość miałaby jakieś szanse, a tak? Po czym niuńka zgodnie ze snem Neo obrywa kulkę, więc ten eksploduje z pokoju pułkownika Sandersa, łapiąc ją w ostatniej chwili przed upadkiem i sięgając do animacji po wyjęcie pocisku z jej piwnego Bebzona, ale pupcia i tak zdycha, więc sięga jeszcze raz i ściska jej serducho, przywracając do życia, bo śmierć nie ma szans z doktorem miłości. Po czym wracają do prawdziwego świata, gdzie Neo łamie serduszko Morfeuszowi, informując, że przepowiednia to zwykły fake news i była tylko kolejnym sposobem, żeby nimi sterować. A po chwili zjawiają się maszyny, niszcząc ich ukochanego Nachujodonozora i łamiąc Morfeuszowi drugie serduszko. Miałem tak samo, gdy dowiedziałem się, że wszystkie MMMsy są o tym samym smaku. Jednak gdy uciekają przed mątwami, Neo wyczuwa, że coś się zmieniło i tak po prostu je unieszkodliwia jak Harry Potter. I to bez różdżki. Po czym pada jak iPhone i zabiera ich załoga młota, gdzie kładą go na stół, opowiadając, że w Zionie ktoś za wcześnie odpalił ładunek i maszyny dokonały tam rzezi, a po wszystkim znaleźli tylko jednego ocalałego, którym jest przejęty przez Smitha Bane. Ciekawe, kto mógł zawinić. Moja prawdziwa ocena scen akcji w tym filmie to 11 na 10, a ogólna ocena filmu to 5 na 10. Przed wami szyderczy skrót filmu o ostatecznej bitwie między maszynami a ludźmi, których uratować może tylko jedno. Walka na gołe pięści. A teraz utkniemy na stacji. No, God, please, no! Gdzieś w reklamie Ferrero Rocher konsultant infolinii szuka w kodzie na Jobę i Ghosta, ale gówno widać, więc dowodzący młota każe przeszukać załodze każdą dziurę, każdą szparę, każdą Ej! Monetyzacja, pało! A gdy Sinead O'Connor stwierdza, że fale mózgowe Neo wyglądają, jakby był zalogowany do Matrixa, typ z bocianiego gniazda informuje, że maszyny dotrą do Zionu w ciągu 20 godzin. Wyszli z Matrixa, ale nie wyszli z kościoła katolickiego? Wow. Po czym Mariusz Serafin zaprasza w te pędy Smurfixa do wyroczni, która w ogóle się nie zmieniła od ostatniego razu, poza tym, że jest kimś innym. Niby nowa, a nadal stara. Co wyjaśnia tym, że teraz tak wygląda, bo tak wygląda i gówno im do tego, twierdząc, że neonówka jest uwięziony między prawdziwym światem a Matrixem, w miejscu, które kontroluje niejaki kolejosz, przemycający programy do Matrixa i poza Matrix. Głównie na Pirate Bay, który oczywiście pracuje dla przebiegłego Francuzika, więc muszą jak najszybciej znaleźć Neo, który budzi się właśnie na dworcu kolejowym jako najbardziej elegancki żul świata. Taki to żebro było drobne, grając Chopina na fortepianie. Poznając kciuka z oczami o imieniu Sati, która została stworzona przez swoich programu rodziców jako program pozbawiony celu, więc żeby uniknąć jej usunięcia, przemycają ją do Matrixa. To jakiś komentarz na temat czegoś? A w międzyczasie Mariusz znajduje kolejorza, prosząc o pomoc, ale ten wjeżdża na ręcznym i ucieka pieszo, więc oczywiście nie nadążają za starym żulem, ale fiflaki i dwutakty muszą być, bo na to zawsze jest czas. I typ po sprawdzeniu, która strefa czasowa, przeskakuje na drugi peron, znikając, a tamci zostają z siusiakami w rękach. No, oprócz Trinity. Po czym pan Menel przyjeżdża po rodzinę imigrantów, więc Neo udaje księdza po kolędzie, ale konduktor go rozpoznaje i nacina w bebech, odjeżdżając bez niego. Kto nie zna tego uczucia, gdy pociąg odjeżdża,
leci sprzed nosa i wszyscy ludzie się na ciebie gapią, bo właśnie zesrałeś się w gacie. A tymczasem ekipa Smerfeusza zdejmuje łysych na bramce do klubu Merrowinga, do którego wjeżdżają wciskając w windzie czerwony przycisk. Rozumiecie symbolikę? Jadą na hell! I oczywiście robią w szatni gnój, gdzie skurkowane bydlaki biegają po sufitach jak karaluchy i latają jak muchy, ale zapominają, żeby nie robić tego przed lufą przeciwnika. Może jednak łatwiej byłoby bez okularów. I gdy Trinityty wkopuje w ścianę ostatniego gimpa, dają delikatnie znać na dance floorze, że tańczą sami, gdy zauważa ich sam Jelly Papon z moją pupcią. Nadal jesteś z tym fagasem po tym wszystkim, co ci zrobił w reaktywacji? Rzucam cię, Zdziro. Który po zatrzymaniu Wixy i użyciu w jednym zdaniu 600 gier słownych związanych z piekłem, mając na sobie czerwoną koszulę i krawat, nie mam pojęcia, kogo może symbolizować, zaprasza ich do swojego przedziału, gdzie w zamian za wskazanie, gdzie jest Noł, żąda oczu wyroczni, ale Trinity robi kolejny gnój i po chwili wszyscy celują we wszystkich. Zapomniałem przeładować. I gdy pupcia jest gotowa zginąć za Neo, Francuzer kapituluje i wbijają pod miejskim po swojego kolegę, którego niuńka mocno przytula. Tylko uścisk, czyli nie będzie dym. A później Wikary upiera się, że chce do wróżki, która wyjaśnia mu, że dostając się do źródła, nawiązał z nim jakieś połączenie, dzięki któremu powstrzymał maszynę gołymi ręcami i jest taki fajny. A to nie dlatego, że gra go Keanu Reeves? Po czym ostrzega go przed Smyfem, który rośnie w siłę i niebawem może być nie do zatrzymania, zapowiadając, że wszystko, co ma swój początek, ma też koniec. A ludzka głupota? A gdy wybraniec się zawija, Smyfy znajdują Serafina i Sati, zamieniając ich w kolejne Smyfy, a później odwiedzają wyrocznie, która wcale się nie stawiając też zostaje zesmyfowana. Bądźmy szczerzy, w jej wieku rzadko trafia się okazja na porządne przesmyfowanie. I gdy garniak widzi przyszłą przyszłość, która ewidentnie mu sprzyja, cieszy ryja jak totalny psychor. Jeśli wracasz do mieszkania i twoja dziewczyna tak samo się cieszy, to gratulacje, masz dziewczynę. A tymczasem na Mjolnirze wybudza się kontrolowany przez Smyfa Bane, którego załoga przepytuje, gdzie był i co robił w czasie bitwy o Zion, ale twierdzi, że jakby nie pamięta, te wszystkie bitwy o przetrwanie już się czasem człowiekowi zlewają. Więc Captain każe mu wstrzyknąć serum prawdy, po czym znajdują statek na Jobę i jej załogę, reaktywując jej gruza, podłączając go do ssania i pompując Wajchą. Sądziłem, że przyszłość będzie miała mniej wspólnego z waleniem kur... A tymczasem w Zionie młody wyp... taczkę z amunicją i poza tym nic ciekawego się nie dzieje, jakbym zajrzał do lodówki. A Neo przerywa nagle obrady Sejmu i ogłasza, że nie wie dlaczego, ale musi lecieć do miasta maszyn, co Roland definitywnie odrzuca, ale na Jobę, pamiętając sugestie wyroczni, postanawia dać mu swój statek. Gdyby był kolegą jej syna, to dałaby mu o wiele więcej. A gdy Sinead O'Connor przygotowuje Felix Felicis, Bane Smith, nie bardzo chcąc wyjawić, że sabotował obronę Zionu i jest winny ludobójstwa, zabija ją skalpelem. Teraz już nigdy nie dowiedzą się, że jest zły. Po czym Trinity upiera się, że jedzie z Neo, wyznając, że jeszcze niedawno była gotowa oddać za niego życie u Francuzera i nic od tamtej pory się nie zmieniło. Kurczaki umierają za mnie każdego dnia, żebym miał co jeść. Więc nie mając wyjścia, zabiera pupcie ze sobą, a gdy żegnają się ze Smerfeuszem, Neo wyznaje mu, że to był zaszczyt go poznać i podają sobie ręce. Wy też możecie powiedzieć nie rasizmowi. Ale gruz na Jobę nie chce odpalić, więc Trinity idzie sprawdzić świecę i napada ją Bane, więc daje mu z lampy i wzywa Jezusa, ale ten zostaje zmuszony zdać giwerę, a niuńka ląduje w maszynowni. Dobrze, że to nie kuchnia, bo nigdy by stamtąd nie wyszła. Po czym Smyfer wygłasza twarzą Bane'a monolog tak długo, że aż Noe ogarnia w końcu, z kim rozmawia. Gdy już ma usmażyć wybrańca, Trinity wyciąga korki i Neo robi unik. Skąd wiedziała, że dokładnie w tym momencie mu to pomoże? Ale gdy chłopaki zaczynają się tarzać po podłodze, Bane chwyta za wąż z prądem i oślepia Jezusa, zwabiając go echolokacją na home run, ale pan Anderson robi kolejny unik, bo teraz widzi wszystko w złotym kodzie. Na bogato! I odrywa łeb lalkarza przy samej dupie, wypuszczając ze spiżarni swoją niuńkę, która widząc jego zalutowane gały nadal go kocha. Na jej miejscu udawałbym, że ja nie widzę. A tymczasem ekipa Smerfeusza zbliża się do Zionu, uciekając przed ośmiornicami, gdy maszyny przewiercają już sufit, a chłopaki czekają z wyjętymi ganami
nami w swoich egzostojakach, które może nie mają żadnych osłon, ale jaka przestrzeń! I zaczyna się wojna złomowisk, w której zajonanie robią co mogą, ale ich odkryte puszki zaczynają ustępować sile latających wibratorów. Gdy nagle dostają info, że zbliża się młot, ale brama nie chce się otworzyć. Ach, te zasrane baterie do pilota. Więc kapitan Muflon lezie otworzyć ją ręcznie, ale zostaje zmasakrowany przez rój ośmiornic, a że akurat gówniarz podjechał taczko z gnojem, każe jemu przeciąć łańcuchy przy bramie. Oj, nie wiem, czy jego taczka jest taka szybka. Więc młody się tam doczłapuje i po uratowaniu przez koleżankę wyznaje, że wierzy w Jezusa Chrystusa i otwiera furtkę na Jobę, która wbija do środka ledwo się mieszcząc. Musiała zahaczyć. I ekipa odpala ładunek elektromagnetyczny, zamieniając intruzów w deszcz gówna, ale dezaktywując też pozostałą ochronę zajonu, więc komandor Kutafon jest niezadowolony. Coś mi mówi, że nigdy nie zamoczył siusiaka. Po czym nadlatuje kolejne złomowisko, więc nie mając wyjścia, chowają się w świątyni i zawalają wejście, gdy zakochana para dojeżdża do miasta maszyn, gdzie podążają ścieżką dla niewidomych. Miło ze strony bezdusznych blaszaków, że nie wykluczają nikogo ze społeczeństwa. Po czym Jesus zdalnie detonuje setki lecących w nich bomb, ale ich nysy obsiadają ośmiornicy, więc dla poprawy humoru lecą nad chmury podziwiać słoneczne niebo. Wow, więc to zobaczymy za 8 miesięcy. A gdy nurkują z powrotem do Polski, Niuńka ostro pompuje wajchom, żeby reanimować statek, a Noe poprawia ją, żeby spróbowała jeszcze raz tylko wolniej. No i zapomniałaś napluć. Ale gdy fura w końcu odpala, rozbijają się o jedną z wież Saurona, gdzie okazuje się, że Niuńka została śmiertelnie przebita. Skąd ja to znam? Więc dziękuję ukochanemu, że przywrócił ją do życia w poprzedniej części, bo może teraz poprawić mowę końcową, wyznając, że go kocha i dziękuję za każdy wspólnie spędzony moment, po czym umiera. Najpierw zajęła się jego wajchą, a dopiero później umarła. Cudowna kobieta. A chwilę później przed Neonem wyrasta obsrany Baby Zordon, którego przekonuje, że Smyf stał się zbyt potężny i niebawem będzie się panoszył też po jego mieście. I nawet cała drużyna Power Rangers go nie obroni. Więc po chwilowym fochu organizuje wybrańcowi fotel dentystyczny i podłącza do Matrixa, a kolejna fala latającego złomu w zajonie chwilowo chilluje Bobra, bo też są ciekawe, jak to się skończy. Po czym Noe idzie w deszczu, mijając morze Smyfów, które Smyf naczelny stworzył, przejmując wszystkie mieszkańców Matrixa i programy. To musi być metafora social mediów, nie? I przed szereg wychodzi ten Smyf, serdecznie witając pana Andersona w finalnej walce. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. O, zaraz, przecież to go zajęło. Na co Vicary odpowiada, że dziś wszystko się skończy, a bydlak, widząc przyszłość oczami wyroczni, odpowiada mu, że owszem, bo sam ukręci mu suta i dlatego reszta Smyfów będzie tylko patrzeć, inaczej Neo nie miałby szans, więc. I standardowo zaczynają się klepać ręcznie, ale tym razem w deszczu, więc jest romantyczniej i walą się na tyle sposobów, że film nieuchronnie zamienia się w Harry'ego Pottera, tylko jest mniej rudy. Aż Smyf po byciu samolotem wgniata Neo w glebę, ale ten totalnie styrany i zeszmacony nadal chce walczyć, więc zagotowany Smyf pyta go po co, skoro ludzkie życie jest bez sensu i nie ma żadnego celu. Właśnie, czegoś mi brakowało. Na co odpowiada mu, że robi to po to, żeby się pytał. Po czym obija mu cyfrowy ryj i wpala do nory, ale garniturek wali go z mordy jak samolot na sznurku i wrzuca z powrotem do błota, przypominając sobie, że właśnie tak miało się wszystko skończyć. Ty oglądałeś jakikolwiek film i powinien teraz powiedzieć coś w stylu: wszystko co ma początek ma też koniec, Neo. Co zapala Jezusowi żarówkę, że mówi to wyrocznie, a więc bez oporu daje się spenetrować i zamienia w kolejnego Smyfa, dzięki czemu Baby Zordon wysyła potężną wiązkę energii, rozsadzając wszystkich agentów. No nie powiem, trochę zrobili cię. Ośmiornice wycofują się z Zionu, na co Smerfeusz, nie mogąc uwierzyć, że wojna z maszynami w końcu się skończyła, pyta na Jobę, czy to się dzieje naprawdę. Oczywiście, że nie, to tylko film, głąbie. I gdy ciało martwego Neo jest transportowane do kontenera z bio, a przynajmniej martwego do kolejnego skoku na kasę, pan inżynier zagaduje do wyroczni, że grała w niebezpieczną grę, na co odpowiada, że ma wywalone jajca, uwielbia hazard, po czym siwucha obiecuje uwolnić z Matrixa każdego, kto będzie chciał. A skąd w ogóle będą wiedzieli, że są w Matrixie? Po czym do starej torby dołącza Serafin i Sati, która stworzyła piękny wschód słońca specjalnie dla Neo. O, Neo nie żyje, kretynko. A gdy Serafin pyta wróżbitki, czy od początku wiedziała, jak to wszystko się skończy, odpowiada, że nie, ale od początku wierzyła. Tak, jak każdy hazardzista. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 7 na 10. Przed wami szyderczy skrót sequela, który nie miał prawa się udać i się nie udał.
A teraz łykniemy pigułkę z No! God, please, no! Gdzieś w publicznym sraczu pały osaczają atrapę Trinity, gdy na dole zajeżdża atrapa Morfeusza udająca agenta Smitha. Your men are already dead. Ty też na zjazd cosplayerów? A wszystko podgląda Bugs i kumpel Hologram, którzy spoilerują jej kolejne ruchy, znając całą historię. Ale tym razem toczy się inaczej, bo ta lateksowa księżniczka ma zeza. Nie widzisz rosłego chama z 20 metrów? No to już wiem, co widziałaś w scenariuszu. Niebieska łba zostaje zauważona przez Peptipopter i dołącza do budżetowej sceny walki, ale chamy dają jej pół godziny na ucieczkę, zanim otwierają pudłowanie i chowa się u klucznika, skąd nagle wyciąga ją Mateusz i trafiają do pokoju Neo. Jeśli jesteście zdezorientowani, spokojnie. To się nie zmieni. Królica Bugs jest przekonana, że Noe żyje, bo gdy była ścierką do okien, przez moment widziała go zanim się zwierzowca, na co 50 Cent stwierdza, że jego lustro okazało się budyniem i też zrozumiał, że to nie jest prawdziwy świat. Neo potrzebował na to pół filmu, ale tutaj najwyraźniej nie było czasu. Już myślałem, że nigdy nie zapytasz. Do Mateusza dociera, że jest Morfeuszem i musi znaleźć Neu, więc niebiesko oka proponuje mu piguły, które ma zawsze przy sobie, po czym stwierdza, że wybór i tak jest tylko iluzją, bo gówniany sequel i tak się już dzieje. Gdy piguła zaczyna go klepać, nafurany jak szmata włazi z powrotem do izby z agentami, więc Bugs go wyciąga w przezabawny sposób, bo pewnie zapomnieliście, ale oglądamy komedię. Dają skinę tak jak większość widzów i po kilku niezbędnych fikołkach ściennych lecą na mordę, wychodząc z Matrixa szybą. A jak się okazuje, Noe to ponownie Tomek Anderson, ale teraz jest uznanym projektantem gier, który 20 lat temu stworzył kultową trylogię o Matrixie, a jej gameplay wygląda jak urywki pierwszych trzech filmów. Serio, Wajzy? Gdy wbija do niego pulpet, okazuje się, że Keanu Jezus używa części starego kodu Matrixa jako modal, programu, w którym zapętla cosplayerów, żeby sami się ulepszali. Trzeba było tam wsadzić scenariusz. Kluska zabiera go na kawę i cytuje pierwszą trylogię, puszczając kisiel w portki, a gdy wchodzi Trinity ze swoimi bachorami, przedstawia ich sobie siebie nawzajem, bo w tym świecie nazywa się Tiffany i jest zasranym brudasem, któremu nie chciało się nawet wyczyścić paznokci i zgolić mech. W sumie ma rację, szkoda pianki na takie barachło. Po czym przyłazi reżyser Johna Wicka i zabiera ją z powrotem do kuchni, a Corpo Król wzywa Noe do siebie i cytuje agenta Smitha, który na moment się z dupy pojawia, tak jak inne fragmenty poprzednich filmów. A moglibyście puścić już całość zamiast tego kału? Mogą być nawet rewolucje. Po czym informuje, że Warner Brothers, czyli faktyczni producenci tego filmu, postanowili zrobić sequel jego trylogii, nawet jeśli nie weźmie w nim udziału. Ale pociesza go, że przecież historie się nigdy nie kończą. Owszem, kończą. Chyba, że jesteś pazerną. Ryj kierownika zaczyna się nagle kleić i Neo Strada opowiada później swojemu świrologowi, co się wydarzyło. A ten przekonuje go, że tak jak przy poprzednich odlotach, nic z tego się nie wydarzyło. I daje mu kolejną receptę na niebieskie pigułki. Nie wiem, jak Viagra ma mu w tym pomóc, ale... nie jestem doktorem. Po briefingu na temat nowego gówna, dział marketingu o ryjach, które chętnie obijałbym tępym narzędziem, rozmyśla, co sprawiło, że pierwszy Matrix stał się takim fenomenem, podczas gdy Tomasz okłada powietrze w wyjarze i wy**la się na stół, no i oczywiście siedzi na skuterze, stawiając kloca. Łapiecie? Gówno! W kawiarni znowu zagaduje do niego Tiffany T, smęcą o rodzinie, dzieciach, codziennym życiu. Po co mi to pokazujecie? Mam to w dupie. Ale po ograniu jego kultowych gier... w końcu jednak zadaje mu pytanie, czy wzorował się na niej, tworząc w grze Trinity. Nie, przypadkowo stworzył twoją idealną kopię, ty tempa! Zanim Milfica wychodzi, bo jego bachor wsadził sobie do gęby Lego, Noe zauważa wcześniej, że w odbiciu jest jakąś starą torbą. Czy ten film stał się właśnie interesujący? Nie! CD Projekt zostaje nagle ewakuowany i pojawia się FBI, a Keanu Jeffs dostaje tajemniczego SMS-a z propozycją spotkania w biurze Warner Brothers, czyli sraczu, gdzie czeka na niego odpimpowany Morfeusz Junior, tłumacząc, że stworzył go w swoim modalu. Zaraz, jestem zdezorientowany, to kto w końcu jest gejem? Po czym proponuje mu zhakowane lustro oraz ibuprom zatoki, ale nagle zjawiają się pały, zaczynając parodię scen akcji z pierwszej części, a korytarz oczywiście wybucha, bo... no bo co ma robić? A Corpo King sięga nagle po kopyto i okazuje się, że tak naprawdę to agent Smith! Mr. Anderson!
Nie udawaj głupiego, Keanu, czytałeś scenariusz. Gdy ma już zostać postrzelony w czoło, okazuje się, że jest u swojego analityka, który twierdzi, że go tu znalazł. No a skoro już tu jest, to opowiada, co przed chwilą widzieliśmy. Na wypadek, gdybyście przespali poprzednią scenę, co w sumie jest prawdopodobne, a wieczorem wspomina lepsze czasy i siorbie szpachluwę z gwinta, po czym utarzany w trzy dupy postanawia otworzyć swój umysł i próbuje skoczyć, ale w ostatniej chwili powstrzymuje go niebieska elfica, przyznając się, że to ona włamała się do jego modala. Czyli najpierw włamała się do Matrixa, a później w Matrixie włamała się do gry stworzonej przez Neo z fragmentów Matrixa. Wszystko jasne? Lecimy dalej! Pokazuje mu zdolności plastyczne swojej siostrzenicy i zabiera do ruchomego portalu, przez który wchodzą na budżetową wersję sceny z pierwszej części, którą odtwarzają na podartej szmacie, nazywając to nagraniem z jego gry. Czy wy w ogóle wiecie, jak działają gry, wy leniwe kur... Po czym wyjaśniają mu, że maszyny ukryły go w Matrixie tak, żeby nikt nie mógł go znaleźć. Bo właśnie na tym polega ukrywanie. I tak naprawdę minęło 60 lat od wydarzeń z pierwszych części, a dla innych wygląda jak bezrobotny święty Mikołaj. To dlatego Trinity chciała z nim gadać w kawiarni. Myśli, że dostanie lepsze prezenty. Po raz 80 wyciągają te zasrane czopki i ku zaskoczeniu wszystkich Noe wybiera czerwoną. Po czym nagle pojawia się w lustrze analityka. Musiał chociaż przez sekundę pomyśleć, że odwiedził go Jezus i próbuje go przekonać, że nic z tego nie dzieje się naprawdę, ale Bugs go odciąga, a na salę wbijają agenci i zaczyna się trytyty, pu pu pu, bam bam bam. Najlepsze dialogi w filmie. Uciekają z powrotem do Intercity, ale wlatuje za nimi rakieta, a tamci aktywują rój, przejmując kontrolę nad zwykłymi śmiertelnikami, którzy się na nich rzucają, a nawet atakują jabłkiem na patyku. Są ogromnym zagrożeniem dla karabinów maszynowych. Jakimś cudem udaje im się powstrzymać nieuzbrojonych cywilów i Neo wchodzi przez lustro w sraczu prosto do swojego koryta, gdzie znowu odłączają mu kable HDMI, a zaprzyjaźniony Gimbus zabiera go przez pola kukurydzy na statek, gdzie na dzień dobry wsadzają mu bolca w łeb i budzi się w znajomej kanciapie. A ja mam nadzieję, że to zapomnę. Mateusz wczytuje nową mapę i kieckę, obijając mordę Neu, który odskakuje tylko jak stara szmata, aż w końcu, słysząc, że musi walczyć o Trinity, odpala zimne ognie i odblokowuje nową moc do scen walki. Unikanie przez odpychanie. W kolejnym sequelu będzie walczył na padzie. Budzi się w garażu i po odłączeniu od ładowarki pojawia się Bugs, która znowu komentuje sam film. To, że powiecie to na głos, nic nie zmieni. No, poznaje tą załogę, po czym dowiaduje się, że niektóre maszyny współpracują z ludźmi, a z drukarki 3D wyłazi Mateusz, bo jak się okazuje, teraz programy mogą mieć dostęp do fizycznego świata. Zawsze chciałem, żeby Spotify miało fizyczną formę i mógłbym rozdeptać mu ryj. Dlaczego na telefonie mogę ukrywać pojedyncze utwory, a na komputerze już nie? Dolatują do nowego Syjonu o śląskiej nazwie, gdzie czeka już na nich zmarszczona Najobę, która nie wierzy w wybrańca i każe królikowi zdać kody dostępu i wyszorować swoją ładę, bo nie jest już kapitanem, po czym rzuca do Neo motto tego filmu. We need to talk. Zabiera go na chatę, gdzie ewidentnie wali starymi ludźmi i smęci, że kiedyś to było. Po czym idą do zagajnika i daje mu zeżreć truskawkę, podkreślając, że w Sajonie tego nie mieli, bo nie chcieli współpracować z maszynami, a tylko one hodują truskawki na prawdziwym gnoju. Odwiedzają posąg oryginalnego Morfeusza, jak zawsze suszącego wentyle, który zginął, ignorując plotki o nowym zagrożeniu, bo był przekonany, że nic nie cofnie tego, co dokonał Neo. Jak mało jeszcze wiedział o tym sequelu. Noe prosi o pomoc w uratowaniu Trinity, ale stara Rashpla odpowiada, że nie będzie jej tutaj ryzykował całym aniołem dla jakiejś waginy i Borys Szyc odprowadza go do swojej kajuty, gdzie po chwili wsypuje się Mateusz i zajeżdża szynobus z załogą. Liczyłem na więcej rozmów. Najobę jednak ich puszcza, bo tak jest napisane w scenariuszu, a oni namierzają Trinity i przechodzą portalem jak najbliżej niej. Ale nagle pojawia się Smith i Francuzik z reaktywacji ze swoją bandą żuli łapiących pociski do mordy. Aż boję się pomyśleć, co robią z drobnymi. Obszczaniec peżotuje, że w poprzednich częściach to było, gdy reszta napala się o aluminiowe puszki i osiedla z kartonów, a Noe robi co może, żeby zrujnować najlepsze cytaty. Och.
lecą ze Smyfem na dół i rzucają sobą po sraczach. Ej, no ostrożnie, może tam siedzi płacząca Marta. Ale po kilku wymianach ciosów zmontowanych jak studniówka na VHS, Neo rozpędza się jak gówno w muszli klozetowej i Smyf pada na mordę, robiąc 800 piruetów. Przecież tam nawet nie było lodowiska. Po chwili jednak Noe znowu dostaje łomot i Smyf już ma przeprowadzić zamach sanitarny. Ale Jezus przypomina sobie unikanie przez odpychanie i wraca do reszty, jakby tylko był kupę. Wiem, dużo żartów o gównie, ale jeśli widzieliście film, to wiecie, że to i tak za mało. Ekipa chce wracać, ale Jezus upiera się, że musi porozmawiać ze swoją Loszką. Jednak gdy włazi do jej warsztatu, okazuje się, że to zasadzka analityka, który kontroluje teraz bullet time. Bo oczywiście musi wypunktować cały swój plan, o który nikt nie pytał. Po śmierci Noe w rewolucjach, których nikt z was nie oglądał, analizator przez lata próbował go odbudować i zbadać jego kod źródłowy, aż odkrył, że będąc blisko siebie, generują z Trinity ogromne ilości energii, więc odseparował ich od reszty baterii, żeby nie korków, ale jednocześnie trzymał na dystans, unikając anomalii. Gdy Barney kończy swój gówniany TED Talk, ekipa wychodzi z macierzy i Borys Szyc eskortuje ich na kolejny operator, w czasie którego nadlatuje sowa z Hogwartu i spotykają się przy studni z Satie, którą Neo spotkał, gdy była jeszcze kciukiem z oczami, i dociera do niego, że jeśli nie wróci do swojej konserwy, analityk odłączy Trinity. O nie, tak bardzo mnie to obchodzi. Jest przetrzymywana w wieży transmisyjnej otoczonej setkami dementorów. Ale zgodnie z planem dorosłego kciuka, Mateusz przy pomocy szczerbatka przedostaje się do jej konserwy, a zaraz za nim dojeżdża Bugs na swoim kuniu i hakowanie ze studni się udaje. Yes. Ale gdy Trinity zajeżdża motorynko pod kawiarnię i spotykają się w obecności świrologa, decyduje jednak zostać w Matrixie i już wraca klepać schabowe, ale wychodząc nagle zmienia zdanie. Tego nikt nie przewidział. Sprzedaje kajaka na mordę swojemu zgredowi, a Neo odpycha wszystkich swoją lamerską mocą. A gdy analityk włącza bullet time, nagle pojawia się Smyf i strzela mu bombę na ryj, bo nie uznaje psychoterapii. Zaczyna się scena bijatyki wyglądająca jak spokojny koncert rockowy, a w międzyczasie przepinają Trinity do swojego bolca, podpinając na moment Bugsa, żeby maszyny się nie zorientowały. A gdy się orientują, tamci już dawno uciekają sraczem. No i może już tam zostańcie. Neo i Trinitex łapią za żarówkę, a chwilę po tym, jak analizator włącza rój, za winkla wychodzi Smyf i od tak go rozkierwia. Po czym transformuje się w jakiegoś leszcza, a operator ostrzega ich, że muszą uciekać, bo jest bardzo źle. Yeah, this is bad. Ale dlaczego? Ja tam nic nie widzę. Szyc pyta Neo, czy nadal umie latać, więc próbuje, podskakując tylko jak te tępe brochy na grupowych zdjęciach. Po czym wsiadają na Kawasaki Bonzo i Neo używa swojej mocy popychu, aż docierają na dach wieżowca, gdzie Noe przekierowuje pocisk na drugi peptipopter, a Trinity, widząc słońce, wszystko sobie przypomina. Następnym razem pamiętaj, żeby się ogolić, chamie! Łapią się za rączki i skaczą, bo czemu nie? Odkrywając, że tym razem to ona umie wisieć na linkach. Po czym zostają wciągnięci poza kadr i wychodzą z Matrixa, żeby wejść do Matrixa i skopać dupę analitykowi. A po zbędnym filozofowaniu odlatują, oczywiście tak jak w pierwszej części, pod oczywiście gówniany cover oryginału. Niech mnie ktoś odłączy.